To był niełatwy rok dla polskich przedsiębiorców i dla polskich rodzin, ale także i dla polskiego sektora bankowego, bo to wszystko ze sobą jest bardzo powiązane. Niełatwy dlatego, że w tej przestrzeni europejskiej działo się bardzo wiele ważnych zdarzeń. Myślę tutaj o restrukturyzacji w krajach takich jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia, niepewność także odnosząca się do rynku włoskiego, no ale przede wszystkim wydarzenia na wschodzie i na południowym wschodzie Europy o charakterze politycznym, militarnym, gospodarczym, które nie pozostają bez wpływu także na sytuację polskich przedsiębiorców i polskich obywateli. Na szczęście odnotowaliśmy kilkuprocentowy wzrost oszczędności w polskich bankach. Odnotowaliśmy też kilkuprocentowy wzrost kredytowania polskiej gospodarki. W szczególności cieszyć musi kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców dzięki uruchomieniu programu De Minimis przez rząd i współpracy banków z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostało zaoferowanych ponad 24 miliardy złotych dodatkowego kredytu. Cieszy nas również to, że postępuje poziom ubankowienia, że coraz więcej Polaków dorosłych, którzy mogą posiadać rachunki bankowe, korzysta z naszych usług. Cieszy również modernizacja sektora postępująca i oferowanie coraz większej liczby rachunków bankowych poprzez internet, oferowanie nowoczesnych kart płatniczych. Więc można powiedzieć, że pod tym względem to był rok także udany. Cieszy oczywiście nas też również to, że portfel kredytowy polskiego sektora bankowego jest dobry, że utrzymuje się wysoka jakość portfela kredytowego. Natomiast wydarzyły się też negatywne zdarzenia, które rzutują i będą rzutować na sektor bankowy, na relacje z klientami. To niestety rozpoczęta restrukturyzacja konieczna spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i przerzucone koszty tej restrukturyzacji na klientów banków i na banki. To duży wysiłek oznaczający wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Można powiedzieć nawet nie fair, bo to jest inna branża, inna sfera, ale koszty będą ponosić, ponoszą klienci polskiego sektora bankowego. Z takich negatywnych zdarzeń dla niebankowości, ale szerzej dla modernizacji polskiej gospodarki, myślę, to jest jednak mocna ingerencja w opłaty z tytułu tak zwanego interchange fee. Myślę, że nie do końca przemyślana, nie tylko w Polsce, ale także w skali Europy. Z tego inwestowano w rozwój. Tak, właśnie do tego nawiązuję, że to były środki uzyskiwane na innowacyjność i właściwie okazało się, że w sferze, w której jesteśmy bardzo innowacyjni, gdzie nie świecimy światłem odbitym, wprowadzenie czy obniżenie przychodów z tego tytułu jest swoistą karą za innowacyjność. Tak się nie powinno postępować, to nie jest rozsądne postępowanie, ono jest zbyt radykalne, powinno być bardziej rozłożone w czasie. Również dość mocna ingerencja w wielu regulacjach. Ten szok regulacyjny trwa, nie zawsze są to dobrze wprowadzane regulacje, nie zawsze udaje nam się znaleźć i wdrożyć te regulacje ważne dla stabilności i rozwoju sektora bankowego w Europie z zachowaniem zasady proporcjonalności. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy kraj jest inny, każdy sektor bankowy jest inny i trzeba pamiętać, że Polska jest nadal krajem niskiego ubankowienia, niskiego rozwoju usług finansowych, podczas gdy w krajach zachodniej Europy i tam są te restrykcyjne rozwiązania potrzebne, te gospodarki są nadmiernie ufinansowione, nadmiernie ubankowione. No i przed nami wreszcie kilka strategicznych kwestii. Mobilizowanie, budowanie pewnych programów prorozwojowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, na cele emerytalne związane z ochroną zdrowia, budowanie stabilnego systemu poręczeń i gwarancji, budowanie funduszy własnych, budowanie potencjału Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sensowne w kierunku także programu przymusowej likwidacji banków jeśli instytucji finansowych, jeśli zachodzi taka potrzeba. A to oznacza po prostu bardzo wielką mobilizację i poszukiwanie rozwiązania. W przypadku takim biznesowym to bankowość spółdzielcza, która musi wypracować nowy model biznesowy i wdrożyć te bardzo ciekawe, ale trudne regulacje w postaci instytucjonalnego systemu ochrony. Przy okazji ukłon pod adresem parlamentarzystów, bo nadal nie mamy ustawy.
przy okazji ukłon chyba do wszystkich, ale rzeczywiście potrzebne są pilne działania wdrażające dyrektywy CRD IV i rozporządzenie CRR.